Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Witam dzisiejszego gościa, Marcina Koniewskiego, twórcę kanału Okoń w sieci. Kiedy rozbudziła się w tobie miłość do książek? Kiedy się zrodziła miłość? Ja ostatnio tak zastanawiałem się, czy nie odpowiadać dość przewrotnie na takie pytania związane z książkami, bo każdy tak opowiada, że te jego początki to były w szkole podstawowej albo gdzieś tam jak był sześciolatkiem, poszedł do biblioteki, złapał coś i tak zostało. No tak było troszeczkę w moim przypadku, ale nie wiem, czy to już była ta pierwsza miłość, że brałem komiksy sobie Na co dybie wielorybie, Czubek nosa Eskimosa i to był mój pierwszy komiks, który przeczytałem i się zaczęło od komiksów, od bajek robotów Lema, które tylko wypożyczyłem, ale nie przeczytałem, bo ja jeszcze nie wiedziałem, że trzeba mieć trochę więcej lat, żeby do Lema podchodzić w ogóle, że jak bajki i roboty to wcale nie dla dzieci. Później to tak było, myślę, że w liceum się zrodziła ta miłość. Kolegę podpatrywałem, jak sobie Kinga podczytywał, zobaczyłem, że z czytania można czerpać przyjemność, że ten kolega to się zawsze ładnie umie wypowiedzieć i nawet, że nie jest jakiś wyjątkowo urodziwy, to zawsze umiał dziewczyny zbajerować i tak sobie pomyślałem, że o, chyba się opłaca, więc zacząłem sobie podczytywać, sobie swoją elokwencję, kulturę wypowiedzi poprawiać i też, no, przypuszczam, że może jakoś słownie na wyższy poziom wejść, żeby też móc wyrażać uczucia względem dziewcząt i rzeczywiście trochę pomogło. Więc to takie chyba najbardziej ta taka najgłębsza miłość, czyli znalezienie sensu w literaturze, to chyba nastąpiło w liceum, tak mi się wydaje. No właśnie nie było źle w moim przypadku. Ja nie należałem do osób, które nie czytały, bo nie lubiły czytać książek, tylko lubiłem czytać lektury. Wiem, że w liceum miałem taki czas, że się zawziąłem i czytałem wszystko jak idzie. Wcześniej też Hobbita miło wspominałem z tych czasów przed liceum i to była taka pierwsza książka, która mnie chyba w fantastykę wprowadziła na dobre. I do dzisiaj ją miło wspominam, więc ja jakoś tak nie byłem oporny, jeśli chodzi o lektury. Nie musiałem przejść jakiejś wielkiej metamorfozy, nie musiał mi się sufit na łeb zwalić, cytując kultowo z filmu tekst, żeby coś się odmieniło, a po prostu tak wyszło, że mi to sprawiało przyjemność i jakoś tak zostało. Ostatnio dostałem czytnik do testów, właśnie dzisiaj skończyłem nagrywać film o tym czytniku i podczytuję sobie i powiem szczerze, że czytanie książek w wersji elektronicznej powoduje, że trochę łatwiej jest mi skupić uwagę i trochę szybciej mi się czyta. Troszeczkę tak jest i faktycznie popytałem paru osób i też mówią, że szybciej mi się czyta książki w wersji elektronicznej niż w papierowej, bo światło lepiej się rozkłada, bo rzeczywiście troszeczkę ten ekran luminuje i dzięki temu ten wzrok jest bardziej pobudzony do skupiania uwagi na literkach i ja też odczułem ten pozytyw z tego płynący, ale no ja jestem, jak czytam elektronicznie, to i tak jestem kolekcjonerem, chcę te książki posiadać. No mam manię posiadania książek, zawsze mi się marzyła wielka biblioteczka jakaś w moim przyszłym domu i nie wyobrażam sobie tych książek takich z półki top, tych klasyków najbardziej wartościowych w mojej opinii nie mieć na półce, nawet jeżeli bym je przeczytał w wersji elektronicznej. To jest zawsze dla mnie taki, to świadczy trochę o człowieku, jak ktoś wchodzi do domu i patrzy, jakie się ma półki na regale, to miło się pochwalić czymś, ale nie tylko, że jest, ale że się zna i że się przeczytało albo nawet kilka razy i się gdzieś tam czerpie z tego jakieś wartości, więc nie jestem na nie, ale też myślę, że połowicznie. Trochę się to we mnie zmieniło, bo zawsze byłem tylko papier, bo uwielbiam kontakt z książką, taki dotyk, lubię okładki, bo nie ma takiego, no nie ma radości z okładki, oglądania okładki w wersji elektronicznej, to odpada w ogóle, a dzisiaj wydawcy i robią jakieś wytłoczenia i jakieś błyszczące okładki i gdzieś tam jakieś przejścia ciekawe, więc to też jest, stają się niektóre okładki dziełami sztuki, więc fajnie jest, no fajnie jest, jak się idzie do księgarni, nabywa się taką rzecz też i ma się z nią kontakt w takim, w moim przypadku to tak zaspokaja trochę moje poczucie estetyki też, jak dostaję taką, kupuję sobie taką ładnie wyglądającą też książkę, nie odsłaniam po okładce, broń Boże, ale lubię się zachwycić nad książką, która dobrze wygląda. Ciężko mi powiedzieć, czy jest moda na czytanie, no dobre pytanie w zasadzie, czy jest moda na czytanie, nie wiem, czy
Pewnie ktoś by musiał przeprowadzić jakieś szczegółowe statystyki, żeby sprawdzić, ile osób jest, które czytają, dlatego że jest to modne. Jestem w posiadaniu takich statystyk, ale no może nie są do końca miarodajne, bo nie, to nie jest standardowy Kowalski, tylko odpowiadali tutaj, respondentami były osoby, które mnie obserwują, bo to do mojej jakiejś pracy magisterskiej taka ankieta dość szczegółowa, ale większość osób, zdecydowana większość deklarowała się, że czyta książki, bo to jest ich hobby, bo po prostu lubią to, nie dlatego, że jest to modne, więc pewnie jest jakaś część osób, która może się tam nie przyznaje albo czyta, bo ktoś inny czyta, ale też nie ma w tym nic złego, jeżeli ktoś stwierdzi, że będzie czytał książki, bo ktoś inny czyta i on się czuje z tym źle. To tak powinno być, że ktoś się czuje źle z tym, że nie czyta książek. To ja nie mam nic przeciwko takim wyrzutom sumienia. Ale myślę, że nie wiem, czy jest moda na czytanie teraz. No, ten koronawirus, nie wiem, jakie te statystyki przyniesie dla czytelnictwa, bo ten raport Biblioteki Narodowej, on jest publikowany gdzieś w okolicach chyba kwietnia, więc zobaczymy, jak ten raport będzie mocno się różnił od tego raportu z roku ubiegłego. No ale śmiem mniemać, że być może będzie lepiej, ale jeżeli nie będzie lepiej, to też nie wiem, czy do tych statystyk są właśnie wersje elektroniczne książek wliczane, a dużo osób przechodzi właśnie, przeszło na tę część, czy na tę stronę mocy w trakcie pandemii, bo woleli sobie spróbować wersji elektronicznej tych książek. Więc no, z tego co widziałem, Legimi chyba waliła się, że osiągnęła chyba zysk na poziomie 2 milionów złotych, więc no, można by rzec, że jednak jest trend idący w górę, jeśli chodzi o zakup książek w wersji cyfrowej, tak jak Netflix, tak jak HBO, być może tak też i książki pójdą w tę stronę. Tak, słucham, nawet takie mam postanowienie na ten rok, też o tym film zrobiłem, żeby właśnie w momentach, kiedy czas marnuję, albo w momentach, kiedy wykonuję czynności, które nie wymagają ode mnie skupienia tak dużej uwagi, żebym wykorzystywał ten czas na to, żeby właśnie oddać się audiobookom, bo jednak tam ciszę w ciągu dnia można wypełnić sobie czasem i skupić się na tej książce. Wiem, że niektórzy mają problem, żeby się skupić na audiobooku, bo coś ich i tak rozprasza i nie są w stanie i gubią się gdzieś, posłuchają kilkunastu zdań, potem się gdzieś wyłączają nagle w myślach, ale tak samo jest też z czytaniem książki papierowej. No, czasem też można się wyłączyć i czytać jedno zdanie po 10 razy i tak nie móc przejść dalej, sobie wyobrazić tej historii, więc no ja słucham, staram się słuchać. Jak jeździłem samochodem, dużo zawsze słuchałem i no tak, ja miałem okazję wysłuchać Wiedźmina gdzieś tam jadąc na studia i rzeczywiście z jednej strony trzeba uważać w samochodzie, bo można się oddać za bardzo, pochłonąć się, bo jednak słychać dźwięki tła, jakieś tam krople na deszczu spadające gdzieś, pukające w jakiś parapet, czy odgłosy kroków i rzeczywiście na słuchawkach przypuszczam wieczorem, czy w ciągu dnia nawet też gdzieś się próbując wyłączyć, zagłębić w taką historię, jest naprawdę przyjemnie, bo jednak te role są podzielone na już aktorów konkretnych, więc ma się wrażenie, jakby się oglądało film, ale bez patrzenia na niego. To jest też ciekawe doświadczenie, jeżeli są dobrze napisane dialogi w takich sytuacjach, a jeśli chodzi o Wiedźmina, no to dialogi są naprawdę bardzo dobrze napisane i tak realistycznie, więc przyjemnie się tego słucha, tych bohaterów, jak ze sobą rozmawiają. Chyba najważniejsza rada to, żeby nie czytać na siłę. Nic na siłę, to nie jest szkoła, nikt do niczego nie zmusza. Można sobie brać tyle dobroci, ile się chce z tych regałów, to jest mnóstwo. Można sobie polecieć na okładkę, można polecieć na polecenie, bo ktoś polecił. Można sobie wyobrazić na przykład o najgorszy serial, który się ostatnio obejrzało i pomyśleć sobie nad tym, jak chciałbym, żeby wyglądał lepszy serial, który ostatnio obejrzałem, słaby. Pójść sobie do księgarni, wypożyczyć jakąś dobrą książkę, czy kupić i zekranizować go w swojej głowie. Ja czasami polecam właśnie przechodzenie od filmów do książek, bo tak można najłatwiej zweryfikować swoje zainteresowania, bo często ktoś nie wie, co go interesuje, nie wie, co czytać, nie wie, po jaki gatunek sięgnąć, więc
No, nie mam zamiaru wtedy polecać takim osobom dobrych książek, jakiś, nie wiem, literatura piękna, bo takie coś może kogoś przytłoczyć na start, ale ja pytałem na przykład o filmy, jakąś filmografię taką czyjąś, kto coś obejrzał, czym się zachwycił, co mu się podoba i wtedy spróbować mu podsuwać książki. Czasami to jest rozbieżne, ale myślę, wydaje, że te zainteresowania, ja przynajmniej w serialach i w książkach bym poszukiwał podobnych historii. To jest dobry punkt wyjścia. Czasami może i komiksy, ale też niekoniecznie, bo to już jest trochę inna forma i tutaj czasami jest daleko od tego, to że u mnie tak gdzieś było blisko, to nie znaczy, że na każdego to zadziała, ale to komiksy to też nie jest zły punkt wyjścia, tylko komiksy, które na przykład znamy z Marvela, z uniwersum Marvela, czy DC, coś co na przykład oglądaliśmy, coś co wiemy czym jest i wtedy spróbować w ten sposób. Albo właśnie książka na podstawie filmu, który obejrzeliśmy, czy odwrotnie, sięgnięcie do pierwowzoru i zobaczenie, że są tam jakieś dodatkowe wątki ciekawsze jeszcze niż w serialu czy w filmie, jak ktoś nawet może stwierdzić, że ta książka została lepiej napisana niż serial, który obejrzał i od tej pory zacznie najpierw czytać książki. Więc może w tę stronę, skoro tak nam się ten Netflix stał się taką największą konkurencją dla czytania książek, bo to stała się jedna z popularniejszych rozrywek w ostatnich latach. Chociaż z tego, co widziałem, statystyki poziomu życia i spędzania wolnego czasu na przestrzeni 20 lat, to jednak zaczęliśmy zamieniać czytanie książek na wychodzenie gdzieś na zewnątrz, czyli zaczęliśmy opuszczać nasze groty i jaskinie i wychodzić do ludzi. I no, branża gastronomiczna zaczęła iść w górę, a czytelnictwo spadać, ale teraz biorąc pod uwagę, no cóż, odwrócenie się tego trendu, że branża gastronomiczna jest w rozkroku strasznym i w kryzysowej sytuacji, no to czy książki dzięki temu będą wiodły prym? Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak, czy nie, trzeba poczekać na jakieś statystyki. Po sobie wiem, że wcale niekoniecznie tak musi być, że jednak ten wewnętrzny niepokój związany z pandemią, nawet który nas bezpośrednio gdzieś tam nie dotyczył, no też wpływał na to nasze samopoczucie i odwodził nas może od spędzania czasu z książką, bo książki dla niektórych też generują problemy. Niektórzy uważają, że czytanie to nie jest rozrywka i przyjemność, ale to są kolejne pytania, które się w głowie pojawiają, a one wywołują uczucie dyskomfortu i nie każdy lubi spać z poczuciem, że coś się gdzieś wydarzyło albo nagle ktoś odniósł się do mnie, albo nagle bohater książkowy się okazuje bardzo przypomina mnie z przeszłości i gdzieś nie można przestać o tym myśleć. No ja uznaję, że no życie po przeczytaniu jakiejś ilości literatury, szczególnie gdzieś tam głęboko trafiającej do czytelnika, odwołującej się do jego wrażliwości, bo nie czyni życia łatwiejszym. Poszukiwanie pytań, czy poszukiwanie odpowiedzi rodzi często więcej pytań i to jest, wydaje mi się, potrafi przysporzyć bólu głowy i niepokoju wewnętrznego, co mi się też zdarzało niejednokrotnie po przeczytaniu jakichś książek, w których właśnie bohaterach się dopatrywałem jakichś analogii do swojego życia.